składa się z dwóch części: motyw i akcja. Aby nastąpiło działanie, czyli akcja, najpierw muszą być odpowiednie motywy. Jakie? O tym porozmawiamy z moim gościem Andrzejem Maciejewskim, trenerem NLP, Society of NLP. Witam Cię bardzo serdecznie. Andrzej, jaka jest odpowiednia motywacja w biznesie? To jest coś takiego, że przede wszystkim człowiek motywuje się na dwa sposoby, wiesz? Pierwszy to jest sposób od, czyli uciekam od jakichś problemów, albo do, czyli po prostu dążę do jakiegoś wyznaczonego celu. Ludzie, którzy pracują na motywacji od, bardzo często to są ludzie, którzy po prostu pracują na etacie, mają 10 swoją fajną pensję i 10 dostają swoją pensję, są zadowoleni, szczęśliwi i nie ma w tym absolutnie nic złego, że to jest motywacja od, bo zarabiają ciągle tyle samo. Natomiast motywacja do to jest coś, co chce iść do przodu i idę cały czas do przodu i motywuję się tym, co będzie za chwilkę. Motywacja od jest motywacją ucieczki. A można założyć własną firmę, kierując się motywacją od, i czy to może mieć w przyszłości sukces, zważywszy, że taka motywacja temu oczywiście, że towarzyszy? Tak. Jeżeli zakładasz, że na przykład chcesz zarabiać konkretną ilość pieniędzy i osiągniesz już tą ilość pieniędzy, no to masz wtedy motywację od. Wtedy uciekasz od tego, żeby nie zarabiać mniej, broń Boże, albo możesz zarabiać po prostu więcej. I miałem kiedyś taką sytuację, że w restauracji rozmawiało dwóch kelnerów, jeden do drugiego mówi: słuchaj, chciałbym mieć więcej pieniędzy. A drugi mówi: no ja też bym bardzo tego chciał. Na co ja wstałem, wyjąłem grosz z portfela, dałem mu te pieniądze. Ten człowiek mnie pyta: ale co pan mi daje? A ja na to: już masz więcej pieniędzy. Zawsze określ ile. Czyli jak motywujemy się, to musimy określić bardzo skrupulatnie cele, tak? Tak, określ cele. Żeby nie cele. Było żadnych niedopowiedzeń. Dokładnie. Tylko że jest jeszcze jedno pytanie. Jeżeli określasz cel na przykład finansowy, że chcesz zarabiać powiedzmy 1 000 000 złotych rocznie i zarobisz 1 000 000 złotych i 100 tysięcy, to zawsze zadaj sobie pytanie, co jest powyżej tej motywacji. No ale to tylko wystarczy powiedzieć sobie, że chcę i to działa? Jak nie, się motywować? Nie, absolutnie nie wystarczy powiedzieć sobie chcę i to działa. Zawsze działa i zawsze to powtarzam. Pierwsza rzecz to jest, owszem, zmotywuj się, a druga rzecz, zrób coś z tym. Zawsze działaj i nigdy się nie poddawaj. I teraz tak, jak to zrobić? Wiesz, jest mnóstwo technik motywacyjnych tak naprawdę i to działa człowiek, a nie działa technika. Moją ulubioną jest taką, że ja, jeżeli o czymś sobie myślę, do czego chcę się zmotywować, to robię dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, przypominam sobie moment, kiedy byłem bardzo, bardzo, bardzo mocno zmotywowany do czegoś i obojętnie co to jest zawsze w twojej głowie i zawsze rzecz, do której chcę się zmotywować, wyobrażam sobie na ogromnym, wielkim obrazku, jaki mam w głowie i on jest zawsze jasny, kolorowy i przejrzysty, bo jeżeli myślisz o czymś, co jest w kolorowych, jasnych i przejrzystych barwach, zawsze chce ci się to robić. Jeżeli pomyślisz o czymś, co jest malutkim, drobniutkim, czarno-białym obrazkiem, ten obrazek wygląda zupełnie inaczej, bo twoje ciało natychmiast na niego zareaguje zupełnie inaczej. Ja jeszcze robię zawsze jedną rzecz. Przypominam sobie, kiedy byłem naprawdę bardzo mocno zmotywowany i co się wtedy takiego stało, zadaję sobie pytanie, że ja wtedy byłem tak bardzo zmotywowany. Dwa, na pewno każdy z nas w życiu usłyszał fajne słowa od innych ludzi. I wtedy przypominam sobie te słowa, co oni o mnie mówili, że mówili, że to było, wyszło świetnie, że to jest doskonałe i tak dalej, i tak dalej. Więc przypomnij sobie te słowa i przypomnij sobie, dlaczego tak się stało i wyciągnij zawsze wniosek z tego. A jeżeli mi się nie chce działać, jeżeli nie mam odpowiedniej motywacji, to co wtedy? Słyszałem taką anegdotę kiedyś, kiedy jeden człowiek spotyka drugiego i się pyta, jak trafić do filharmonii, a on na to: ćwiczyć, kochany, ćwiczyć. Po prostu należy działać i ćwiczyć. A jeżeli nie chce ci się działać i od początku nie chce ci się działać, to zastanów się i wróć do początku, czy w ogóle warto prowadzi swój własny biznes. Co tu więcej powiedzieć? Po prostu trzeba działać, 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 żeby ten biznes mógł osiągnąć sukces. Oto kilka wskazówek dotyczących odpowiedniej motywacji w biznesie. Myśl, co będzie, jak się uda. Wyciągaj wnioski z porażek. Patrz na cel w jasnych barwach. Pamiętaj, że nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Motywację połącz z działaniem.